Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek, witam was w kolejnym filmie z Pokémon GO na moim kanale. Jak wiecie, wczoraj o godzinie 22 naszego polskiego czasu pojawiły się w końcu questy z Celebim dla wszystkich, tak? Nie tylko dla tych, którzy byli na GoFeście w Chicago, ale już w końcu każdy z nas będzie mógł tego Celebi zdobyć. Jak się jednak okazuje, te questy nie wyglądają tak jak te questy z Mew, ale mają w sobie jakąś ciągłość, która niestety nie pozwala nam na zdobycie Celebi już na przykład pierwszego dnia, czy tam nawet drugiego, czy nawet trzeciego dnia. Musimy jednak tego czasu poświęcić dużo, dużo więcej niż w przypadku złapania Mew. Przynajmniej ci, którzy na przykład grają tak hardkorowo, tak? No bo wiadomo, niektórzy Mew łapali przez kilka miesięcy, a Celebi wydaje mi się, że dla takich właśnie osób, które mieszkają na przykład na wsi, czy w mniejszych miastach, czy grają bardzo po prostu mało w ciągu dnia, na przykład, nie wiem, 10-15 minut, to dla nich zdobycia takiego Celebi będzie łatwiejsze niż Mew. Mimo wszystko i zajmie pewnie nawet mniej czasu. Bo questy wydają się dosyć proste, ale jednak, no, wymagają poświęcenia kilku tam dni, czasem z rzędu, żeby wykonać jakąś czynność. Oczywiście jak złapać dokładnie Celebi, czyli jak wykonać te wszystkie questy, przedstawię wam na filmie. A zanim zaczniemy, oczywiście wybiorę jedną osobę, która wygrała Pokécoinsy pod ostatnim filmem, czyli zostawiła łapeczkę w górę oraz subskrybuje mój kanał z dzwoneczkiem i napisał jakiś komentarz, także jeśli chcesz, wygrać Pokécoinsy w kolejnym filmie, to staw łapkę w górę teraz, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, napisz jakikolwiek komentarz. Przypominam, że łapki w górę oraz suby musicie mieć na kanale u siebie widoczne. A dzisiaj wygrywa Simon Elo, Pokécoinsy chce wygrać, no i Simonie, wygrałeś. Zgłoś się do mnie na fanpage z jakimś screenem, dowodem, że to konto na YouTube czyli się należy do ciebie i ja już te Pokécoinsy ci oczywiście kupię. No a przypominam, jeśli ty chcesz wygrać Pokécoinsy w kolejnym filmie, to zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, no i napisz jakikolwiek komentarz odnośnie odcinka, a być może w kolejnym filmie to ty wygrasz Pokécoinsy. Chciałem was jeszcze zaprosić przed rozpoczęciem już filmu na moje live'y, które są oczywiście codziennie, koło godziny 21, łapię tam widzą Pokémony. Dzisiaj pewnie będziemy robili kolejne quest na właśnie Celebi. Można tam wygrać za darmo karty Pokémon, także z 30 levelem, łapię tam widzą Pokémony, także Pokémony regionalne dla tych, którzy wspierają streama, więc zapraszam bardzo serdecznie. Dzisiaj koło godziny pewnie 21. Codziennie są te streamy, póki co na razie jakieś tam przerwy nie planuję, więc zapraszam raz jeszcze, a teraz już lecimy z materiałem. Ok, a więc mamy na GoHubie tutaj artykuł, jak zdobyć Celebi w Pokémon GO, tak? Czyli poradnik do questów Celebi. No i mamy informację zaznaczoną, że ten artykuł jeszcze też tam jest edytowany i nie jest jeszcze dokładnie wszystko tutaj opisane, jak to wszystko wygląda. Więc tak, jeśli chodzi o pierwszy etap, bo mamy 8 oczywiście kroków, 8 takich etapów podczas wykonywania tego special researchu na Celebi. No i pierwszy etap wygląda następująco. Musimy wzmocnić 5 razy Pokémona, obojętnie jakiego, może to być 5 Pokémonów, może to być 1 Pokémon 5 razy wzmocniony. Musimy 2 razy powalczyć w gymie, przy czym nie musimy wcale tej walki w gymie wygrać. Możemy także ją przegrać lub zremisować. Battle in a Raid oczywiście. Musimy zawalczyć w rajdzie, czyli to samo co z walką w gymie, nie musimy wcale wygrać, możemy na przykład, nie wiem, solo zaatakować Regirocka, przegrać, skończy się czas i też zostanie zaakceptowane oczywiście, to zadanie zostanie zaliczone. A nagrody za pierwszy krok to 10 Pokeboli, Charge TMK, czyli bardzo fajnie i jeszcze Super Inkubator, także bardzo, bardzo fajna nagroda. Dalej mamy drugi etap. Drugi etap już jest troszeczkę trudniejszy i zajmie nam dużo więcej czasu, ponieważ tak, musimy dodać 3 nowych znajomych do naszej listy friendsów Pokémon GO, zewoluować z ewoluowanego Pokémona trawiastego w Pokémon GO, czyli co, o co dokładnie chodzi, bo wiele osób na live'ie wczoraj miało z tym problem, nie do końca rozumieli, o co chodzi. Chodzi o to, że musimy zewoluować drugą formę w trzecią formę Pokémona, czyli na przykład Ivysaura, Venusaura, Whipping Bella, Victreebella, Gluma w Vileplume'a i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie może to być ewolucja pierwszej formy w drugą, musi to być druga w trzecią, czyli już zewoluowany wcześniej Pokémon. No i ostatnia sprawa to jest najtrudniejsza i najwięcej czasu nam to zajmie, no bo oczywiście złap Pokémona 3 dni z rzędu, czyli mamy 3 dni, no i jeśli będziemy manipulować strefą czasową, to wiadomo, może to jakoś tam się uda ogarnąć szybciej. Najwcześniej, jeśli chodzi o nasz polski czas i grę u nas, to można to zrobić dzisiaj o godzinie 12, ponieważ mogliśmy sobie złapać Pokémona wczoraj, jeszcze tego pierwszego, dzisiaj drugiego i o godzinie 12 możemy zmienić strefę czasową tak, żeby już był kolejny dzień i wtedy złapiemy tego Pokémona trzeciego.
Jeśli jeszcze manipulacja strefą czasową działa, bo ktoś coś tam pisał na czacie, że chyba coś gorzej to funkcjonuje, ale wydaje mi się, że dalej cały czas zmiana strefy czasowej no, powoduje ten reset dnia, że jest ten nowy dzień w Pokémon Go. Nagrody to 1500 Stardusta, Sunstone i Premium Ride Pass. Trzeci krok, trzecia tura, tak? Trzeci etap questu to jest: użyj tego Sunstone'a, którego dostaliśmy wcześniej, żeby na Gloomie lub Sunkernie, tak? Żeby zewoluować w Bellosom lub w Sunflore. No i dodatkowo mamy jeszcze Use Items to Evolve Pokémon. I tutaj nie wiem, czy mam jakichś innych przedmiotów ewolucji jeszcze użyć, czy to jest jakoś, nie wiem, połączone z tym pierwszym, bo wydaje mi się, że samo użycie Sunstone'a byłoby wystarczające, jeśli chodzi o ten etap questu. Zobaczymy. Dalej mamy już odnośnie Eevee, tak? Czyli odnośnie ostatniego Community Day'a. Mamy tutaj questy, czyli numer 4 na 8, to jest ewoluuj Eevee w Espeona podczas dnia. Czyli przypominam, trzeba przejść na Buddy z Eevee 10 km, a następnie tego samego Pokemona, którego cały czas mamy, tego Eevee na Buddy, zewoluować podczas dnia, wtedy będzie Espeon, tak? Dodatkowo mamy jeszcze walk 10 km with Eevee as your buddy to earn candy, czyli musimy przejść 10 km z Eevee na buddy, żeby zdobyć candy, czyli jakby to się tyczy tego samego questu tutaj wyżej, czyli najpierw wykonujemy ten etap, później wykonujemy ten etap, no i earn a gold Johto medal, to oczywiście musimy złapać wystarczająco Pokémonów z Johto, ale teraz mamy też event Pokémonów z Johto, więc wydaje mi się, że nie powinno być z tym większego problemu. Piąty etap to ewolucja Eevee w Umbreona i to właściwie tyle, więc znowu musimy powtórzyć krok z przejściem 10 km na Buddy, ponieważ chyba nie działa sztuczka ze zmianą niku. Oczywiście chodzi mi o sztuczkę tam z nikiem Tamao, tak, żeby się pojawił zamiast Umbreon po ewolucji Eevee, czy tam Sakura, żeby się pojawił Espeon. Można użyć tego tylko raz, przypominam. No i ciekawe, czy jeśli byśmy to zrobili na przykład w ciągu nocy, to czy by ten quest udało się zaliczyć. Ciekaw jestem. Czy nie trzeba właśnie przejść tych kilometrów na Buddy specjalnie, żeby tego Pokémona zdobyć. Dalej mamy szósty etap. Szósty etap to jest złap Pokémona ileś tam dni z rzędu. Pewnie chodzi o 3 dni, zobaczymy. No i odwiedź Pokéstop też ileś tam dni z rzędu. Więc znowu na szóstym etapie questów znowu będziemy musieli się zatrzymać, żeby powtórzyć akcję jakąś kilka dni z rzędu, co znowu w jakiś sposób nas tutaj nam wydłuża ten etap wykonywania questów na Celebi. No i użyj Pineberry, żeby złapać Pokemona, tak? Podczas łapania Pokemona to oczywiście bardzo proste. Nie wiadomo jeszcze, ile tych Pineappów mamy, ile Pokemonów z Pineappem mamy złapać, ale z tym nie powinno być większego problemu. Dalej mamy siódmy etap, to jest złap trawiastego lub psychicznego Pokemona. To też raczej spokojnie. Znaczy, oczywiście zobaczymy, ile tych Pokemonów tego typu będzie trzeba złapać. No i następnie kolejna ewolucja. Już wcześniej zewoluowanego Pokemona typu trawiastego, czyli znowu to samo. Albo Ivysaur Venusaura, Weeping Bell Victreebella, Gloom Vileplume'a i tak dalej. Nagród jeszcze tu, jak widzicie, za te questy nie znamy od 3 do 8, a 8 nawet nie znamy dokładnie zadania, ale prawdopodobnie chodzi już o złapanie z Celebi, więc... I sami widzicie, że te questy nie są jakieś trudne, nie są jakieś wymagające, nie tak jak na przykład, nie wiem, złap Ditto, tak? To był quest bardzo wymagający. Zewoluuj Magikarpia w Gyaradosa, prawda? 400 candy. Jeśli ktoś na przykład był świeżo po ewolucji, to miał przerobane z tym questem, prawda? Musiał zdobyć od nowa te wszystkie candy na Magikarpia, żeby przejść ten etap przy łapaniu Mew. Więc wydaje mi się, że te questy są dużo, dużo prostsze, ale właśnie w jakiś sposób oddalają w nas w czasie i nie dają możliwości nawet w jakiś sposób cheaterom zdobycia Celebi już pierwszego dnia, prawda? Bo mamy tą opcję, że musimy ileś tam dni z rzędu wykonać jakąś czynność. No i jest to zmiana, prawda, w tych questach. Zupełnie inaczej to wyglądało, jeśli chodzi o Mew. Możecie napisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Czy podobała wam się taka zmiana, czy woleliście, jak to było wcześniej z Mew? Mi się wydaje, że coś można by było zrobić pośredniego, bo wydaje mi się, że no, czekanie na drugim etapie z tym złapaniem Pokemona na 3 dni z rzędu może być dosyć troszkę takie, no, nudne, prawda, jeśli chodzi o ten etap questu. Szkoda, że nie można tego jakoś przyspieszyć, oprócz oczywiście manipulacji strefą czasową, no ale cóż. Tak tutaj Niantic sobie to wszystko wymyśliło, zaplanowało i tak też to wygląda, jeśli chodzi właśnie o zdobycie Celebi przez osoby, które na GoFeście się nie pojawiły, nie stawiły, nie mogły złapać tego Pokemona mitycznego w grze wcześniej.
No i co, mam nadzieję, że film wam się podobał, jeśli tak to łapeczka w górę, subskrypcja na kanale, dzwoneczkiem i dajecie jakiś komentarz, przypominam, jeśli chcecie wgrać PokéCoinsy w kolejnym filmie, zapraszam też raz jeszcze na moje transmisje na żywo, dzisiaj kolejna koło 21, można tam grać, tak jak mówiłem, karty Pokémon za darmo, kont nawet 30 levelem, łapię tam widzą Pokémon, robię wam rajdy, łapię Pokémon regionalne, robię też teraz questy na właśnie Celebi, więc zapraszam bardzo serdecznie, a teraz już żegnam się z wami, nie przedłużam, do następnego razu, mam nadzieję, że do zobaczenia wieczorem na live'ie, na razie, cześć!